Witajcie kochani z Dalmacji w naszym tygodniu bez granic, ta urocza kraina z Adriatykiem w tle jak zwykle. Ja wiem, że wy znacie Dalmacji ze słońca i plaż, a dzisiaj taka, która zdarza się nieczęsto, ale również pochmurna. I w podróżach bez granic dzisiaj oczywiście o smakołykach z tego kraju. Moi drodzy, smaki Dalmacji trzeba zacząć od wizyty na piazzy. A to, moi drodzy, zamuszle absolutnie obowiązkowe. Jeden kilo, 20 kun, ale nie jeden. Nie ma kuchni dalmatyńskiej bez konoby. I ja wiem, że wielu miłośnikom Chorwacji i Dalmacji konoba kojarzy się z restauracją, po prostu. Taką rustykalną, ale restauracją. Ale naprawdę, konoba to część dalmatyńskiego domu. I do tej części zaprosił nas dzisiaj Toni, który jest znakomitym kucharzem i z nim będziemy poznawać właśnie taką typową dalmatyńską mesę. Kochani, cudowne miejsce. Wchodzimy zaraz do kuchni Toniego. Oczywiście typowe dalmatyńskie uroki. Liść bobkowy, oliwki, no wszystko co jest potrzebne w kuchni mamy dokładnie dookoła nas. Pronto! A nie pronto, dobrodoszli! A dobar, dobrodoszli! Juba, jak się mi? Korona w ogóle, proszę Państwa, tu nie istnieje. No, korona next year korona. This year no korona. To jest Toni. Next year, we will go to China to start korona next year. Again. No. Chodźmy. Kochani, nie ma dalmatyńskiej mezy bez świeżutkich ostryk. A ponieważ właśnie w lutym i w marcu są najlepsze, takich będziemy dzisiaj próbować. Aha, to tak! To a ty lubię, sam ja ci ten, może, ten ja, aha. Takie są sposoby. Nie są za ludu Rymian, ich wezmę tam, on ich godzina. Moja droga, to było bardzo rozwodowe, ale o tym nie będziemy. Idziemy dalej. Kochani, my się musimy troszeczkę zagrzać, bo jest zima, ale bez względu na lato, jesień, wiosna, zima, w Dalmacji zawsze... Co? Ona jest malanem, jest tu Poliaki. Wszystko rozumiem. Na razie jest. Nie, musimy się zagrzać po prostu i oczywiście co? Rakijka, ta jest słodka, bo my tak lubimy dzisiaj. Żywieli. Moi drodzy, nie ma kuchni dalmatyńskiej, oczywiście bez czego, bez małż, które są nam wszystkim dobrze znane i kochane. I dzisiaj właśnie małże. My jak
prawdziwe dalmatynki, przygotowałyśmy mezę, a główne danie robi oczywiście szef, Toni. It is I, Leclerc. Ile damy? O! I oczywiście dalmatyńska buzara. Kochani, próbujemy, zaczynamy. Dzisiaj, kochani, Podróżach bez granic, witajcie w prawdziwej dalmatyńskiej komodzie. I co będziemy robić? Jeść! Bo dzisiaj dzień dalmatyńskich smaków.